Proszę o werble. Tegorocznym kręciołkowym zwycięzcą gry w filiżankę jest... Kotka Dino! Brawo, wspaniale! Ja wiem, że wszyscy czekacie na prawdziwy kapeluszniczy tort na odwrot. Tato? Niestety, tort kapka wyszedł... pięknie, ślicznie. Serio. Prawda? Widziałem na własne oczy. Jest kwiatowy. Bez ani jednej grudki, ani bałaganów. Muszę wam powiedzieć. Ale kręciołkujemy bez przystanków. Nawet nie mając naszego tortu na odwrót. Może lepiej zy. Ale ja... Wielki kapeluszek. O, jeszcze nigdy nie widziałem tylu grudek, tylu wycieków. Pokaż nam w końcu, co jest w środku. Tego się nie spodziewałam. O, jestem z ciebie szalenie dumny. A więc smacznego. Twój kawałek i dla was, i ciebie, i dla ciebie tam. O, wcinać. Za kapka. Twój tort pokazał nam, że najbardziej liczy się to, co w środku. Jak w przyjaźni. Za kapka! Oj, żabiku, podano królewską prześnich kąskę. Oby mu smakowała. Oj, nie tylko smakuje, on jest zachwycony. O nie, wciąż jest głodny. Nie, nie, żabiku, nie marchewki. Chodź tu, żabiku! Złapię go! Myślę, że żabik lubi owoce tum-tum na deser. Marchewko, dzięki! Alicja! Róża! Felek, nasz podwieczorek to katastrofa. Nie ma nawet herbat. O, nasz też! Nie ma filiżanek, ani żelko dżemu. Oj, nie da się nawet tańczyć do muzyki. Jejciu, teraz nie mamy nawet dzbanka. Te podwieczorki wcale, a wcale nie są fajne. Królewsko-szalone podwieczorki można urządzać tylko w jeden sposób, tak? Królowa i tata Kapka organizują taki podwieczorek wspólnie. Oj, ale jak mamy ich pogodzić? Mam już w głowie pewien przepis. Ha, Kapek, Alicja, witajcie na tato podwieczorku. Kostkę czy dwie? Przyszliśmy tutaj w królewskiej sprawie. Królowej przydałoby się trochę żelko dżemu, by delektować się ciastkiem. Co powiedziała? Może pytała o mnie? Czy mogę zaproponować królowej żelko dżemik do ciasteczka, wasza serdeczność? Oj, przepraszam. O! Oj, dżemy taty Kapka są najlepsze. Chcę więcej natychmiast. Ja jesteś. Serce. Znaczy na czapkę niewidzkę. Skąd królowa tutaj? Ja mogę cię zapytać o to samo. To ja połączyłam znów połówki z tobą. Alicja. A cóż to? Wasza wysokość, nie tęskni królowa za tym, jak tata Kapka smaruje ciastko? O, może odrobinkę. I tato Kapka, jak tu nie tęsknić za przepyszną herbatką królowej? Oj, serduszko, cóż by narobiliśmy? Potrafisz mi wybaczyć? Z najgłębszej głębi serca. Tak! Subskrybuj, by znaleźć więcej filmów i włącz Disney Junior, gdzie obejrzysz swoje ulubione seriale.